Drodzy panowie, bardzo ważna sprawa, żeby być prawdziwym mężczyzną, żeby być prawdziwym mężczyzną, samcem alfa, to należy mieć stabilne ego. To należy mieć twardy korpus lub prosty kręgosłup lub w różny sposób to jest określane, ale to ego. Ego, które powoduje, że facet wie, kim jest, po co żyje i jaka jest rola jego na tym świecie, to bez świadomości, kim się jest i jak ważną postacią jest się w tym życiu, to nie jest się facetem. Facet po prostu wie, jak ważną jest osobą i wie, że jego celem, sensem życia jest zaopiekowanie się wyjątkową kobietą. Jeżeli facet spotka w swoim życiu wyjątkową kobietę, to staje się mężczyzną, czyli jest świadom swojego celu. I ta wyjątkowa kobieta jest w stanie pozwolić mu, żeby jego ego się wyjątkowo rozwinęło. I jak się u faceta rozwinie jego wyjątkowe ego dzięki tej wyjątkowej kobiecie, to on się nie dość, że on się czuje wyjątkowo, to również i ona wie, że dobrze trafiła. Dlatego, drogie panie, słuchajcie, drogie panie, przekonajcie swoich facetów, że jesteście wyjątkowe, że oni trafili wyjątkowo, a będziecie miały wyjątkowych samców alfa, z których będziecie wyjątkowo zadowolone. I tu zawiesiłem głos jako puentę.